Cześć, nazywam się Lidia Krawczyk, a to jest podcast Biznes Ninja, w którym będę Cię prowadzić krok po kroku przez zawiłości strategii, procesów i marketingu online, aby to, co skomplikowane, stało się dla Ciebie dziecinnie proste. Uczę strategii, struktury i skalowania, dzięki którym możesz budować biznes na własnych zasadach, dopasowany do Twojego stylu życia. Cześć, witam Cię serdecznie w 46. odcinku podcastu Biznes Ninja. Ja Cię witam troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, za światów, no nie. No za drugiej strony urlopu, to znaczy ja jestem na urlopie, mnie tu nie ma, a podcast się po prostu publikuje, bo nagrywałam go wcześniej, przed wyjazdem. I tym odcinkiem inauguruję taki mini cykl odcinków, podcastów, które nagrywam z moimi uczestniczkami, kursantkami z Akademii Biznes Ninja. I dlaczego? Dlatego, że ja tam u siebie w tej akademii odkrywam ciągle wspaniałe kobiety, wspaniałe dziewczyny, które naprawdę są tak pełne ciekawych historii tego, jak one rozwijają swój biznes, ale też no, mają ekspertyzę, wiedzę w takich rzeczach, o których ja często nie mam pojęcia i często uczę się od nich różnych nowych rzeczy. I chciałabym po prostu Ci przedstawić niektóre z tych kobiet, te, które udało mi się przekonać do wystąpienia u mnie w podcaście. Także dzisiaj zaczynamy właśnie ten cykl i dzisiaj posłuchasz mojej rozmowy z Elą Pękalską. Ela jest specjalistką od medycyny chińskiej, zajmuje się, działa i online, i offline, bo no wiadomo, no, życie nas zmusiło do działania wszystkich online i dla Eli to był też taki moment, że właśnie była już w akademii i dzięki temu mogła zaczynać swoje działania online, ale również offline działa z akupunkturą i masażem, a poza tym zajmuje się medycyną chińską, ziołami, takimi terapiami ziołami chińskimi oraz pracą z emocjami i traumą. Ela to jest, jak sama się zaraz przekonasz, przedstawi się, to jest były naukowiec, więc ma bardzo ciekawą historię za sobą, ale ma ogromną wiedzę. To jest taka kobieta, którą też w akademii wszystkie dziewczyny wręcz korzystają z jej pomocy, z jej rad, z pracy z oddechem, jeśli chodzi o odżywianie. Ma dziewczyna tak zwany łeb na karku i dlatego postanowiłam zaprosić ją, żeby podzieliła się tutaj z nami na łamach podcastu takimi wskazówkami dotyczącymi energii, regeneracji energii, bo wiadomo, w biznesie, w życiu energia to jest coś, co jest nam potrzebne, ale uważam, że nie poświęcamy temu wystarczająco dużej ilości czasu, uwagi. Myślimy często, szczególnie w biznesie, o takiej produktywności, tak? To znaczy o zarządzaniu czasem, o lepszym zarządzaniu priorytetami, koncentracją czasem, koncentracją, układaniem tych zadań. I tak, to zarządzanie czasem, ta produktywność, tam u wielu osób można zrobić duży postęp, jeżeli się tym zajmiemy. Natomiast ja powiem Ci tak, jeżeli nie zadbasz o swoją energię, to zarządzanie czasem może działać jeszcze jak masz lat 20 parę, 30 parę, już coraz trudniej. Natomiast 40 parę to jest czas, w którym naprawdę naszej energii i naszemu zdrowiu musimy poświęcić dużo, dużo więcej uwagi i wtedy już nie wystarczy takie bycie produktywnym, to znaczy ja tutaj sobie ułożę jak robot, tak, dla siebie ileś tam zadań, muszę je wykonać i muszę to wyprodukować i tak dalej. No, nasze ciało nie jest maszyną, nie jesteśmy robotami
I to oznacza, że po prostu ta energia, ona jest odnawialna w nas, no ale musimy wiedzieć, jak ją odnawiać. No i są takie oczywiste rzeczy, które już wiesz, tak? Zdrowsze odżywianie, odpoczynek, dobry sen. Natomiast to, co tutaj Ela mówi, to są rzeczy mniej oczywiste, ale bardzo ważne. Wgłębiła się tutaj w nasz układ nerwowy, jak to działanie układu nerwowego może lub drenować, lub regenerować naszą energię. Więc warta do posłuchania rozmowa. Zapraszam Cię już na nią. I Ela też, ja w tej chwili, kiedy nagrywam, to jeszcze nie wiem dokładnie, ale no tak to bywa z tym nagrywaniem naprzód, ale wydaje mi się, że do pobrania jest jeszcze jakaś dodatkowy materiał od Eli, taka chyba checklista. Sprawdź po prostu pod podcastem na lidiakrawczyk.com/46, bo ja w tej chwili, kiedy nagrywam, jeszcze tego nie ma modeli, ale myślę, że będzie. Więc sprawdź, co tam jest do pobrania. No i teraz już nie przedłużam. Zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Mam nadzieję, że wyniesiesz coś z niej dla siebie. I jeżeli masz jakieś komentarze do Eli, czy do mnie, jeśli chodzi o ten podcast, o to, co z niego wyciągnąć, to proszę Cię, zostaw swój komentarz. Czy to na YouTubie, gdzie możesz obejrzeć lub wysłuchać tego podcastu, czy to na Apple Podcast, gdzie można takie recenzje zostawiać. Dzięki temu pomagasz temu, że ten podcast staje się bardziej znany i rozpoznawalny i więcej osób może go posłuchać. W większej ilości kobiet mogę pomóc, także bardzo, bardzo Ci za to będę wdzięczna. Dziękuję już i zapraszam do słuchania. Cześć! Ela, serdecznie Cię witam w podcaście Biznes Ninja. Dziękuję Ci bardzo, Lidko. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, bardzo miło mi Cię gościć. Elu, tak dla osób, które Cię nie znają, które nas słuchają lub oglądają, Ty w sumie pojawiłaś się w moim życiu przez Akademię Biznes Ninja, bo przystąpiłaś jakiś rok temu, tak szczerze mówiąc nie sprawdzałam dokładnie, ale to powiesz później. I potem też ja się zainteresowałam bardzo tymi tematami, którymi ty się zajmujesz, bo to jest medycyna chińska, medycyna alternatywna, zioła, to zaraz wszystko o tym powiesz, czym się dokładnie zajmujesz. A dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o temacie energii takiej, która jest nam potrzebna do życia w każdym aspekcie życia, ale też w biznesie. I my też poza anteną, że tak powiem, rozmawiałyśmy już wcześniej, bo ja często mam takie spadki energii popołudniowe i ty mi różne rady już wcześniej podałaś, co mogłabym zrobić. Masz ogromną wiedzę na bardzo, bardzo szeroką też na różne tematy, więc będziemy się próbować zawęzić, ale powiedz mi najpierw, zacznijmy od tego, kim ty jesteś, co ty robisz, czym się zajmujesz teraz i skąd to się u ciebie wzięło. Dziękuję za długi, piękny wstęp. Nazywam się Ela Pękaska i zajmuję się medycyną chińską, terapią wiseralną, czyli to jest terapią masażu brzucha, dźwiękiem i ostatnio pracą z emocjami i traumą. Wcześniej byłam naukowcem, pracowałam w sztucznej inteligencji, a zmiana nastąpiła, ponieważ życie przyniosło wyzwania, to znaczy pojawiły się bliźniaki w moim życiu, moje własne, i no niestety były trochę niepełnosprawne, więc to mnie zachęciło do studiowania jak gdyby alternatywnych terapii. I żeby im pomóc, no oczywiście, jak możecie sobie wyobrazić, jak każda mama, wzięłam się poważnie do sprawy i nauczyłam się rzeczy profesjonalnie. I to był ten jak gdyby krok, który mnie do tego nakłonił. Także teraz już zajmuję się medycyną chińską, tak. Czyli już przeszłaś z naukowca, tak, do medycyny chińskiej, co mi się na początku wydało, kiedy Cię spotkałam, wie, co to za historia, jak można, powiedzmy, zrobić taki zwrot w życiu z rzeczy, powiedzmy, tak bardzo
obliczalnych, tak, i namacalnych, i liczbowo, które się przedstawia w liczbach, tak, sztuczna inteligencja, naukowiec. A nam się kojarzy medycyna chińska, znaczy nam się kojarzy, wielu ludziom się kojarzy, myślę przynajmniej przede wszystkim tym, którzy może z bliska jeszcze nie poznali tego tematu, kojarzy się troszeczkę z takim czary-mary, tak? To znaczy z czymś bardzo niekonkretnym i niezwiązanym z nauką. Może o to cię najpierw zapytam. Medycyna chińska, medycyna alternatywna, a ty będąc naukowcem, tak, jak zwróciłaś się w tym kierunku, to jakich wniosków doszłaś? Przede wszystkim wniosek jest też taki, z którego korzystałam, będąc na uczelni, mianowicie, że łączenie podejść i paradygmatów daje nam moc. Daje nam moc zrozumienia idei z różnych punktów spojrzenia. Medycyna chińska nie jest poważana, powiedzmy sobie oględnie, ponieważ dużo mówi o energii, którą nazywa qi, i tych rzeczy nie definiuje. To wynika ze sposobu myślenia Chińczyków. Jednak mając podstawy, czy starając się zrozumieć, wiecie, anatomię, czy jak gdyby fizjologię i wszystkie inne procesy, które już znamy z medycyny zachodniej, można łączyć te spojrzenia i jak gdyby to daje nam dodatkową głębię. Mi na pewno sama medycyna chińska była za mało, ponieważ jestem, czy byłam to naukowcem, tak się czuję. Jak gdyby zawsze wracam do tego, co mówi nauka, co mówią badania i jak możemy to połączyć. W związku z czym jestem osobą taką trochę na pograniczu, ponieważ zadając pytania nauczycielom medycyny chińskiej, nie za bardzo, że tak powiem, mnie lubili, ponieważ ja próbowałam powiedzieć, czy z tej strony, prawda, z medycyny zachodniej możemy to rozumieć tak czy inaczej, ale doszłam do wniosku, że skoro mogę postudiować badania, to co jest dostępne na internecie, w publikacjach i mogę znaleźć ten kąt spojrzenia medycyny chińskiej, czy umiem to połączyć. I to staram się robić w życiu, ponieważ widzę, że te spojrzenia są komplementarne. One jak gdyby dają, to tak jak mamy dwoje oczu i jedno oko jak zamkniemy, widzimy powiedzmy bardziej płasko, te dwoje oczu daje nam zupełnie inną głębię spojrzenia. I tak samo jest tutaj. Staram się to po prostu łączyć i staram się rozumieć, że energia, o której mówili też Chińczycy, nie tyle dotyczy samej energii nie wiadomo gdzie, ale dotyczy naszego układu nerwowego, dotyczy przemian gazowych tak naprawdę w organizmie, i do takiej naszej siły życiowej, która wynika po prostu z tego, czy produkujemy zwykłe nasze ATP, które jest jednostką naszej energii, czy też nie, i jak sprawcza jest ta nasza funkcja. Oczywiście dawno temu nie mieliśmy tego poznania i Chińczycy robili co mogli, żeby to opisać w sposób taki trochę bajkowy, ale mówię, mając te dwa spojrzenia, możemy to łączyć i jak gdyby się wspierać. I to jest to, co robię. Ciekawe. Zanim pójdziemy do tego, w ten temat energii, to chcę cię jeszcze zapytać troszeczkę o, jeżeli możesz powiedzieć i co możesz powiedzieć, oczywiście, bo powiedziałaś o tej zmianie u ciebie, dlaczego zaczęłaś szukać tych rozwiązań, to znaczy rozumiem, że medycyna taka klasyczna jakby zawiodła cię, jeśli chodzi o temat twoich własnych dzieci, i zaczęłaś szukać po prostu szerzej albo innych rozwiązań. Chcę cię o to zapytać, dlatego że to, co sama doświadczam, ja nie miałam na szczęście tego problemu zdrowotnie z moimi dziećmi, natomiast narodzenie u mnie dzieci też było pewnym przełomem i obserwuję to u bardzo wielu kobiet, że często nasze decyzje życiowe, żeby, nie wiem, zmienić pracę, czy żeby rzucić pracę, czy żeby założyć biznes, czy żeby zająć się zupełnie innymi tematami w naszym życiu, tak? Czy takie, to jest takie często przewartościowanie. Wiąże się jednak z tym, że pojawiają się w naszym życiu dzieci i rodzina. U ciebie to, wydaje mi się, jest jeszcze bardziej takie obecne, no bo poszłaś w ten temat, w te tematy przez to, że miałaś wyzwania zdrowotne ze swoimi dziećmi. Możesz troszeczkę więcej o tym powiedzieć? Ja myślę, że
wiele naszych słuchaczek w jaki sposób identyfikuje się z taką sytuacją, że zwrot w moim życiu, bo są dzieci i są po prostu inne priorytety. Myślę, że tak, jak gdyby to, co powiedziałaś, dzieci, zadajesz pytanie, czy idę za pasją, czy idę za pewną odpowiedzialnością i też za stanięciem, jak gdyby w decyzji, co jest dla mnie ważne. I oczywiście w momencie, jak pojawiają się dzieci, jak wszystkie kobiety wiemy, to jest tak przełomowy moment, który zakręca i wiruje wszystko w życiu. I ta odpowiedzialność za te małe, kochane stworzenia jest tak ogromna, że no, ta wartość o decyzję zaczyna być bardzo istotna. Ja wtedy też zdałam sobie sprawę, że bardzo kocham być naukowcem, uwielbiam w ogóle studiować, jednak wartości uniwersytetu czy wartości ludzi, którzy tam pracowali, zaczęły być odmienne od moich osobistych wartości. Wartości rodziny, która stanęła no, po prostu na pierwszym miejscu, a nie wartości jak gdyby wchodzenia na szczyt kariery. I myślę, że to samo, Lidka, doświadczyłaś, prawda? Że w pewnym momencie nie da się balansować tych dwóch rzeczy, bo trzeba dokonać wyboru. I ten wybór, choć trudny, myślę, że z punktu widzenia kobiety i dbania o rodzinę, no, jest bardzo istotny i kluczowy. I chyba trudno podjąć inną decyzję. Dla mnie też, co było ważne, to powiedziałaś, że medycyna zachodnia mnie trochę zawiodła. Tak, to prawda, ponieważ sytuacja moich dzieci nie była tragiczna. W momencie, kiedy medycyna zachodnia jest świetna w operacjach, myślę, że tutaj nikt nie podskoczy. Tak? Mamy techniki, mamy metodologię, mamy wiedzę, wiemy, co wyciąć, wiemy, jakie zrobić badania. Problem z moimi dziećmi polegał na tym, że one się nie rozwijały. One pochodziły z syndromu podkradania bliźniaków, więc jeden nie rósł, drugi rósł i jak gdyby przez całą ciążę ja byłam w opozycji do szpitala, który bardzo chciał ze względów jak gdyby zapobiegawczych wywołać wczesny poród w 26 tygodniu. Ja się sprzeciwiłam i to jak gdyby już mnie ustosunkowało na ścieżkę, jak gdyby, no nie to, że ja chciałam walczyć ze szpitalem, absolutnie nie, ale uważałam, że mam prawo jak gdyby czuć, co ja czuję, jak się mają moje dzieci versus tego, co mówią procedury i szpital. I w czym mnie zawiodło? W tym, że jak gdyby moje dzieci miały duży niedosłuch, miały, jak gdyby fizycznie się nie rozwijały. Nie rosły w ogóle, tak? Czyli na przykład mój najmłodszy ten bliźniak w wieku 3 miesięcy nie ważył nawet 3 kilo, 2,5 kilograma. To są, wiecie, takie dzieci się rodzą po prostu, tak? On po prostu nie rósł. I w pewnym momencie widząc to fizyczne zasklepienie i brak rozwoju, no to jak gdyby lekarze nie wiedzą, co zaproponować. No mogą mi zaoferować sztuczne mleko, karmiłam piersią, ale nie miał siły jak gdyby tego ssać, więc spływało to mleko po kropelce na łyżeczce. Ale jak gdyby nie ma alternatyw w momencie, kiedy jest stan trudny, ale nie zagraża do końca twojemu życiu. I tutaj wtedy zaczęłam szukać, no co robić, jak masować, jak pobudzić ten układ, prawda, trawienny, jak wspomóc układ nerwowy. I to była taka droga naokoło, to oczywiście możecie się domyślać, długo trwało, zanim znalazłam co i jak robić, więc zajęło to trochę lata. Niemniej jednak przez te wszystkie lata jak gdyby wracaliśmy zawsze do medycyny zachodniej, do testów, bo to jest pewne dane ilościowe, one mówią, tak, co jest nie tak, tak, więc dają mi pewien obraz, ale cały postęp, który zrobiliśmy, żeby wyprowadzić ich z niedosłuchu, z dyspraksji, z tego niedorozwoju fizycznego, no to jest tak naprawdę masaż i zioła. To są te dwa główne elementy i moja praca z moimi własnymi emocjami, jak gdyby z podświadomością, że tak tu dodam. I myślę, że bez tej mojej pracy, jak gdyby one dalej by miały się okej, ale były no, niesprawne fizycznie, tak? Albo może po części umysłowo, dlatego że jeżeli czaszka się nie rozwija, tak, jeżeli tutaj nie ma przyrostu, jeżeli to się nie masuje, nie pobudza, to być może byłby ten stan po prostu dużo, dużo gorszy. Trudno powiedzieć. Na dzień dzisiejszy mają się naprawdę bardzo dobrze. Super, super.
No, tak jak mówisz, to są trudne decyzje, które podejmujemy. Z drugiej strony powiem Ci, że jakiś czas temu też w tym podcaście rozmawiałam z Ulą Felep, która przeprowadziła się z Francji do Kanady ze względu na swoje dziecko z autyzmem. Dlatego, że Kanada, tak jak razem z mężem szukali możliwości do posłania dziecka do szkoły, gdzie będzie mogła się normalnie rozwijać i tak dalej, podjęli taką decyzję i też na jakiś czas w ogóle rzuciła jakby swój biznes online, który prowadziła, całe życie przewrócili do góry nogami, cała rodzina. Natomiast ostatecznie jakby to, co chcę powiedzieć, że to prowadzi do nowych ścieżek, nie? Że wydaje się może, że w pewnym momencie przez to, że musimy wybierać naszą rodzinę, nasze dzieci, że zamykamy, tak, jakieś ścieżki. Natomiast widzę po kilku latach u każdej z tych kobiet, u ciebie, u Uli, u siebie, u innych kobiet, że przez to otwierają się nowe ścieżki w naszej karierze, czy właśnie ścieżki do biznesu, czy nowych tematów, nowych pasji, które odkrywamy. Także to jest takie bardzo budujące, wydaje mi się. Mhm. Zgodzę się z tobą, Litko, zgodzę się na pewno, tak. Okej, okay, Elu, to ja chcę z tobą porozmawiać już teraz o temacie, na który się umówiłyśmy, że tak powiem, czyli temat energii, bo wydaje mi się, że w biznesie, znaczy w karierze, w firmie też tak jest, tak, że przez długi czas, kiedy jeszcze jest ta nasza młodość tak obecna, czyli mamy lat 20 ileś, mamy lat może jeszcze 30 ileś, tak, to jeszcze wszystko nam idzie z górki, to znaczy często, ja pamiętam, kiedy pracowałam jeszcze w firmie międzynarodowej, to z chęcią wręcz pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, ale to dlatego, że też jakby nie miałam innych hobby, że tak się wyrażę. Ale też miałam bardzo dużo energii. Jak sobie przypomnę, że ja po prostu pracowałam tam do szóstej, powiedzmy od ósmej do szóstej, potem przychodziłam do domu, coś tam jadłam, nie miałam specjalnie obowiązków w domu, więc mówię, dobra, pod wieczór spojrzę tam na maile, popracuję jeszcze trochę, czy były jakieś tam wideokonferencje z kolegami, koleżankami z Ameryki. Nie ma sprawy, tak? Nie ma granic. I na to miałam zawsze energię. Natomiast z upływem czasu, tak po 30 może to się troszeczkę zaczęło, po 40 zrobiło się troszeczkę gorzej. Zauważam, że po prostu no jednak człowiek ma swoje granice i jest coraz więcej problemu z energią. Podczas gdy w pracy, tak, w tym naszym dzisiejszym społeczeństwie, ale też ta kultura, powiedzmy, pracy, kultura rozwijania biznesu jest taka, że ciągle jest bardzo duży nacisk na to, żeby być bardziej produktywnym, tak? Jeszcze więcej zadań, jeszcze w mniejszym czasie. I jak ty to robisz, tak? Często mnie ludzie jeszcze do tej pory pytają, jak ty to robisz, że robisz tyle, tak? Ale ja w pewnym momencie zauważam, że ja nie chcę robić tyle, że ja chcę robić tylko te rzeczy, które naprawdę są ważne, a resztę trudno, tak? Trzeba odcinać i coraz więcej w tej mojej pracy jest dbania o odpoczynek, o dbania o właśnie o ten zasób energii. I to jest coś, co też byłam w zeszłym roku na evencie Tony Robbinsa. Tony Robbins, wielu osobom znany. On bardzo dużo czasu poświęcił też tematowi energii, właśnie żeby pokazać to, że to nie jest tak, że możemy być jeszcze bardziej produktywni, nie dbając o naszą energię, że ważne jest to, że właśnie, że mamy zasoby ograniczone i w biznesie też nasze wyniki, dlatego też chcę o tym z tobą porozmawiać, kiedy prowadzimy naszą własną firmę, tak, to nasze wyniki po prostu bezpośrednio są związane z tym, ile mamy energii, dlatego że jeżeli będziemy ładować jeszcze więcej zadań w ten sam czas, który mamy, tak, ostatecznie nasza doba ma 24 godziny i więcej mieć nie będzie,
to po prostu w pewnym momencie dochodzi do tych burnoutów, tak, do problemów ze snem i to się robi taka kula stresu i zmęczenia i zawsze ostatecznie płacimy za to, tak, a energię mamy ograniczoną. Więc temat energii jakby w pewnym momencie u mnie stał się tematem takim bardzo ważnym od strony też biznesowej, czyli jak powodować to, żeby mieć jak najwięcej tej energii, nie żeby robić więcej, nie żeby mieć więcej czasu, nie żeby automatyzacja zawsze pomaga, tak, delegowanie też pomaga, ale jednak, żeby jak najlepiej ogarniać to wszystko, co mamy do ogarnienia. Energia jest taką rzeczą, która jest nam bardzo potrzebna, niezbędna. Więc chciałam z Tobą porozmawiać właśnie o tym, jakie są, nie wiem, elementy w naszym życiu, które, co możemy zrobić praktycznie, żeby właśnie tą energię podnosić, bo o tym rozmawiałyśmy też jakby jeden na jeden między sobą i wiem, że bardzo dużą masz wiedzę, jeśli chodzi o ten temat. Świetne pytanie, Lidio, dziękuję. Ja uwielbiam w ogóle mówić na ten temat. Wiesz co, krótko wspomnę o podstawach, o których wiemy, ale one są bardzo ważne. Odżywianie i sen. Odpowiednie odżywianie i sen. I to na razie chciałam na chwilę zaparkować, bo chciałam powiedzieć o czymś innym, mianowicie o naszym układzie nerwowym. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, medycyna chińska właściwie wróciła do układu nerwowego, bo to jest to, co mogła tak naprawdę zbadać, akupunktura w dużej części działa przez nerwy. Zioła działają trochę inaczej, ale w rezultacie to nerwy decydują, słuchajcie, w dużej części o naszym stanie energii. I teraz możemy pomyśleć sobie tak, wszystko co się dzieje, czyli każda myśl, każde uczucie, każda akcja, każde działanie w naszym życiu jest umożliwione przez nasz układ nerwowy. Nasz mózg działa tak, że oczywiście stara się przerzucić jak najwięcej funkcji zadań do jak gdyby sposobu automatycznego. Czyli w momencie jak na przykład chodzimy, tak, czy jak ja ruszam ręką, to nie myślę nad ruchem każdego mięśnia i tak dalej, dzieje się to automatycznie. I dlatego jest to łatwe. I jak gdyby cały nasz rozwój też jest taki, że mózg, nasze działanie, nasz organizm wybiera ścieżki najkrótsze i najłatwiejsze. I on je wspiera. I teraz rzecz jest taka. Każda nasza myśl, można powiedzieć, jest produktem ubocznym albo dzieje się z powodu tego, jakie informacje przechodzą przez nasz układ nerwowy. Tak samo każde nasze uczucie. Układ nerwowy jest naszym podstawowym zasobem. To jak mówimy o zasobach, tak naprawdę mówimy o funkcji i kondycji układu nerwowego. On dotyka każdego naszego elementu w naszym ciele. To układ nerwowy, słuchajcie, decyduje o tym, czy wydziela się nam kwas żołądkowy, czy nie. Czy się nam rozszerzają źrenice, czy nie. Czy wydziela się nam adrenalina, czy nie. Czyli jak gdyby to są funkcje sprawcze. I teraz podstawową rzeczą, żeby zadbać o energię w swoim ciele, to jest zadbanie o nasz kręgosłup i o naszą szyję. Dlatego, że stamtąd, jak gdyby wiemy, że mamy centralny układ nerwowy, który idzie wewnątrz, tak, w kanale, w kręgosłupie tam, pomiędzy kręgami, ale mamy też autonomiczny układ nerwowy, który nasze wszystkie nerwy odchodzą, wychodzą spod kręgów kręgosłupa i dochodzą do wszystkich organów wewnętrznych, do każdego paluszka. Tak, do każdego momentu, elementu naszej głowy. Czyli mobilność naszego kręgosłupa, naszej szyi decyduje o tym, jak sprawnie działa układ nerwowy, zaopatrując wszystkie nasze organy, wszystkie, także paluszki, stopy i tak dalej. I teraz jak gdyby ciekawy punkt jest taki, że cokolwiek, z czymkolwiek mierzymy się w życiu, jak gdyby wrzuca nam informacje do układu nerwowego, to znaczy, że zabiera nam nasze zasoby. I co przez to rozumiem? Na przykład ból. Jeżeli żyjemy z chronicznym bólem, nawet na niewielkim poziomie, na przykład boli nas, nie wiem, pośladek, boli nas plecy, boli nas szyja, budzimy się rano z takim bólem, to znaczy, że część naszych zasobów, przez które przechodzi informacja tak naprawdę do działania, jest zabrana, żeby cały czas informować mózg, wysyłając sygnały boli, 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 boli. To są nawet, nie wiem czy wiecie, są dwa rodzaje nerwów,
Jedne mówią boli, 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 a drugie mówią gdzie boli. Więc tak naprawdę cały czas może iść informacja. Z drugiej strony informacja może iść też dlatego, że na przykład chorowaliśmy na grypę, czy COVID-a, czy coś innego i mamy teraz ciągle bardzo niski stan podgorączkowy, ponieważ infekcja nie została doleczona. W związku z czym organizm cały czas zabiera nasze zasoby, mówiąc okej, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje, stan zapalny, stan zapalny, stan zapalny. Więc jak gdyby w takim zadbaniu o siebie trzeba wrócić, trzeba się zmierzyć z tym, z czym nasze ciało się mierzy. Jeżeli jest to ból, proponuję się z tym zmierzyć. Jeżeli jest to stan zapalny, proponuję się z tym zmierzyć. Czy jest to coś, co wiemy, że jest w nas chroniczne, na poziomie, którym możemy tak naprawdę ignorować, tak? Możemy się skoncentrować i powiedzmy żyć z tym bólem. Niemniej jednak zabiera to nam potencjał. I to jest bardzo ważne, jak Litka zauważyła, się też jestem w takim wieku co ty, że po 30 nie ma to takiego znaczenia, ale później już zaczyna mieć to znaczenie, nie? Czyli w tym momencie, jeżeli mówimy o sprawności naszego układu nerwowego, mówimy właśnie o tych aspektach. Do tego dochodzi, słuchajcie, sprawa, czy żyję w konflikcie wewnętrznym. Jeżeli żyję w relacji, w której jestem nieszczęśliwa, jeżeli mam konflikty w rodzinie, mam konflikt w pracy, moje wartości osobiste, to jest to, co ja w pewnym momencie, bo ja też pracowałam, jak jeszcze dzieci się urodziły, zaczęłam doświadczać konfliktu między swoimi wartościami, a wartościami firmy, tak, nazwijmy to. Tak. I to był konflikt, w którym ja szłam do pracy, pomimo to, że uwielbiałam swoją pracę, ale jak gdyby to, co ode mnie wymagano i sposoby, powodowały, że ja po prostu byłam spięta, zestresowana, nieszczęśliwa. Czyli stan permanentnego takiego bycia nieszczęśliwym z powodu konfliktu na jakimkolwiek poziomie będzie wam zabierał zasoby. Dlatego, że organizm ciągle wysyła informacje przez układ nerwowy, coś jest nie tak, coś jest nie tak, coś jest nie tak. I w tym momencie zadbanie o siebie jest tak naprawdę zmierzenie się z taką dolegliwością, z własnym konfliktem, z sytuacją, w której jesteśmy. Jak to możemy zrobić? Przede wszystkim jestem dużym zwolennikiem zadbania o siebie samego i tutaj nawet przygotowałam, mogę pokazać, to jest orzeszek do masażu, który ja osobiście uwielbiam i to jest podstawowa rzecz, z której ja korzystam w swoim życiu, mianowicie kładę ten orzeszek na ziemi i kładę się na nim, tak? Czyli zaczynam od tego, to co tutaj jest po środku, czyli to są dwie kulki połączone, po środku dostaje się na kręgosłup i po prostu leżąc i naciskając na każdym poziomie kręgu, czyli robię to przez cały kręgosłup, zaczynając od potylicy, poprzez nacisk tak naprawdę wytwarza się w momencie, w którym nerwy nie działają do końca sprawnie, wytwarza się pewnego rodzaju uczucie bólu, dyskomfortu i w tym momencie następuje silny sygnał do mózgu, okej, coś trzeba z tym zrobić, jest ból, jest ból, jest ból. Więc jeżeli ja potrafię, nie mam żadnych zaburzeń, nie mam, nie wiem, leżę i nie czuję się źle, nie kręci mi się w głowie i tak dalej, ale jest pewien dyskomfort, tak? Czyli tutaj mówię ze strony tej ścieżki, czy być może jest to niebezpieczne dla nas, czy nie, ale zakładamy, że każdy z nas zna swoje ciało, jest to bezpieczne. Leżąc i powodując pewien dyskomfort, wysyłam sygnał do mózgu, aby rozszerzył naczynia krwionośne, żeby zadziałał przez nerwy, żeby one się rozluźniły, żeby tak naprawdę doprowadziły składniki odżywcze do wszystkich tych nerwów, między innymi też. I teraz, jeżeli popatrzycie, jak mamy kręgi, tak? Kręgi są stawami, to są połączenia stawowe, czyli kręgi, musimy zadbać o mobilność naszego kręgosłupa na poziomie połączeń międzykręgowych, na każdym poziomie. Czyli interesują nas ruchy, tak, 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 ja mówię tu o zgięciach, czyli interesują nas ruchy do zgięcia, na bok, tutaj na skos, wszystkiego rodzaju sprawność czy gimnastyka, która to wymusza. Oczywiście mamy pozycję jogi, mamy pilates, czy mamy inne rzeczy, natomiast one często się dzieją tylko w pewnych płaszczyznach. Pion, poziom i pomiędzy. Nas interesują też wszystkie zgięcia na bok. I do tego zachęcam. Nie trzeba naprawdę wiele, aby samemu sobie, można znaleźć oczywiście, ale żeby samemu znaleźć sobie tego rodzaju ćwiczenia, aby mobilizować te stawy tutaj dookoła kręgosłupa, właśnie po to, że to nasz ruch i nasza mobilizacja wymusza dopływ składników odżywczych. Bez składników odżywczych nerwy, które stamtąd odchodzą, dochodzą do każdego organu tutaj, słuchajcie, wewnętrznego, po prostu nie mają sprawczości.
to może być troszeczkę tylko limfy, gdzieś naciska na jakiś nerw, tak, układów, i to już może powodować, że no, mój system, układ nerwowy nie działa sprawnie. Także tutaj możemy bardzo dużo i do tego naprawdę zachęcam. Ja się śmieję, taki widziałaś mój uśmiech, jak kiedy zobaczyłam tego orzeszka, bo to jest uśmiech rozpoznania, że tak, mamy taki orzeszek też w domu. Bo może tutaj dopowiem, że mój mąż od mniej więcej 2 lat bije się z problemem takim, no, związanym właściwie z trawieniem, można powiedzieć. To jest, zostało to sklasyfikowane ostatecznie po wielu badaniach u wielu lekarzy, w wielu szpitalach, u jakiego specjalisty to on nie był, jako syndrom jelita wrażliwego, tak to się nazywa chyba po polsku. No i zostało to sklasyfikowane i na tym się skończyło. Natomiast mój mąż dalej miał problemy z, no, z kwasem żołądkowym, z dyskomfortem, z w zasadzie też bardzo wtedy słabą, z bardzo słabym poziomem energii, bo faktycznie pamiętam takie wakacje, gdzie ja z dziećmi chodziłam, a on zostawał w hotelu, bo praktycznie brakowało mu energii po południu, żeby gdziekolwiek iść, tak aż tak, a to jest człowiek wysportowany, bardzo sprawny normalnie, więc to było u niego bardzo, bardzo dziwne. No i między innymi mój mąż skonsultował się z Elą, ale przeszedł też przez całą drogę taką fizjoterapeuty, akupunktury i tak dalej. I to był człowiek też, który, znaczy my oboje tak w zasadzie, to raczej medycyna alternatywna do nas nie przemawiała, powiedzmy sobie delikatnie, tak? Natomiast w pewnym momencie, kiedy te ścieżki standardowe się skończyły, a problem nadal był, no to jednak człowiek zaczyna szukać innych możliwości, bo po prostu on się źle czuł, tak? No i między innymi dzięki Eli ma cały zestaw orzeszków i innych rzeczy, z których cały czas korzysta, i bardzo, bardzo wiele rzeczy się poprawiło, a ja dzięki tej całej wiedzy i temu, jak on wdrążał się w temat właśnie i ruchu, i masaży, i akupunktury, i postawy, tak, bo też rzeczywiście był i miał problemy też z tym, że po prostu cały kręgosłup zablokowany przez siedzenie przed komputerem, co tu dużo mówić, tak, gdzie szyja i gdzie po prostu miał w pewnym momencie tak, że aż twarz i głowa zaczął mu drętwieć, można powiedzieć, mięśnie, nie? Więc zaczął te różne obszary odkrywać, no i to bardzo pomogło stopniowo, tak, ten proces przebiegał, no bo tu ruch, tu zioła, tu masaże, tu powoli, tu akupunktura i tak dalej, i powoli i dieta też oczywiście, ale powoli, no w tej chwili jest, może powiedzieć, nie 100%, ale 90% wyleczony, ale to już poza systemem medycyny standardowej, tak, to wszystko się zadziało. Więc dużo wiedzy tutaj przy okazji ja się nachapałam rzeczywiście przy jego przygodach z orzeszkami i innymi rzeczami. No a dzieci bardzo, bardzo to interesuje do tej pory, zawsze jak idą na górę i leżą te wszystkie właśnie przyrządy do masażu. Co to jest? Dlaczego ten ciężarek, bo ten orzeszek wygląda tak naprawdę jak taki ciężarek mały, dlaczego on jest taki lekki? Tak. Tak. Także to takie pytanie, przygody mieliśmy z tym. Elu, tak, ja chciałam, zanim pójdziesz dalej, to i zadam ci jeszcze tutaj takie pytanie, to tak mi się nasuwa, tak, bo w tym temacie energii myślę, że to jest coś, co powiedziałaś bardzo ważnego, że jeżeli spojrzymy właśnie od strony na te właśnie nasze dolegliwości często, czy takie rzeczy nawet niekomfortowe, bo to nie zawsze widzimy to jako chorobę, chociaż nie wiadomo czego, to są symptomy często, nie, właśnie to jest ten problem. Ale jeżeli spojrzymy na nasz organizm w zasadzie jako powiedzmy na coś, gdzie wpływa energia i wypływa energia, czyli czym możemy budować tą naszą energię, i tak wspomniałaś bardzo krótko coś, o czym w zasadzie wszyscy wiemy, ale to warto jeszcze raz podkreślić, dobre odżywianie
gdzie oczywiście pytanie jest, co to jest dobre i mamy tysiąc różnych przepisów na to, co to jest dobre odżywianie. Ale sen to chyba tutaj nie ulega wątpliwości. Odpoczynek, tak, w różnych formach i dobry sen to są te rzeczy, które budują nasze energię. A potem mówiłaś o tych różnych rzeczach, które mogą drenować naszą energię. Nie? I tutaj ważne jest, żeby popatrzeć chyba każdy indywidualnie u siebie, okej, co jest tym, co może mi zbudować ten większy zasób energii, może czego jeszcze nie robię, a powinnam robić, a może mi pomóc. A druga rzecz to jest, co u mnie w tej chwili drenuje energię i tak jak wspomniałeś, czy te stany zapalne, czy jakieś lekkie bóle, czy dyskomfort, czy coś, sztywna szyja, czy nie wiem, żołądkowo, to wszystko zawsze nam drenuje tą energię i wpływa ostatecznie na to, jak się czujemy codziennie przez cały dzień i jak pracujemy i jakie wyniki biznesowe przez to też mamy. Także myślę, że to jest taka jedna wskazówka. Popatrz na to, co buduje u ciebie energię i co możesz jeszcze dodać do tego, a co drenuje energię i żeby się faktycznie tym zająć. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jeżeli bóle jakieś kręgosłupa, no to zacznijmy nawet, jeżeli nie wiemy sami, tak, to zacznijmy od wizyty u osób, które wiedzą. Czyli czy fizjoterapeutów, czy oj, mój mąż był trzech różnych rodzajów, których ja w tej chwili nie potrafię. Aha, osteopata jeszcze, to jest ktoś, kto też patrzy z kolei na organy wewnętrzne też i też może je wymasować odpowiednio i patrzy na postawę i tak dalej. Fizjoterapeuta bardziej na, powiedzmy, nasze kości, ale to też wszystko się przekłada na układ nerwowy. No i to dla mnie to było takim odkryciem, no pewnym takim też uświadomieniem sobie, jak nasz system jest skomplikowany, ale też jak to wszystko jest połączone, bo kiedy mąż zaczął się leczyć na tak naprawdę rzeczy związane z jelitami i żołądkiem, a doszedł do tego, że musi poprawić postawę, tak? Albo nie? Właśnie takie rzeczy, czy tam masować sobie kręgosłup. Normalnie by się pomyślał, jedno z drugim nie jest związane, ale okazuje się, że absolutnie i to bardzo. Także to jest taka bardzo ciekawa rzecz. Okej, co byś powiedziała, no bo fajnie, że właśnie już tak mniej więcej, myślę, że to jest czubek góry lodowej, że zaczynamy rozumieć, o co chodzi z tym systemem nerwowym i jak on może też drenować właśnie naszą energię. Jakie praktyczne rzeczy, bo zaczęłaś mówić o tym orzeszku, praktyczne rzeczy możemy zrobić, żeby właśnie sobie pomóc? Na co spojrzeć, co sprawdzić ewentualnie, co przebadać. Okej. Ja jeszcze na duże chwilę pytanie wrócę. Szerokie, wiem. Wrócę jeszcze na chwilę do układu nerwowego, dlatego że o jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam. Otóż nie wiem, czy wiecie, że nasze czopki, pręciki na oczach, czyli właściwie siatkówka oczna, to jest element naszego układu nerwowego. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, tak naprawdę zaakceptować. To oznacza, że wizualnie to, czemu poświęcamy uwagę, jest mega istotne. Bo to, co widzimy, obrazy, którymi się karmimy w życiu, wpływają na nasz układ nerwowy. Jak powiedziałam, przepustowość, funkcja sprawcza naszego układu nerwowego w dużej mierze decyduje, ile mamy zasobów energii. W związku z czym duża selektywność tutaj. I teraz jak szanujemy swój wzrok? Okazuje się, że około 40-50% funkcji naszego mózgu idzie na wzrok. Ja noszę okulary, to nie było coś, co miałam w życiu. Niestety zaczęłam studiować temat wzroku właśnie dlatego, że pojawiła się krótkowzroczność, co bardzo mnie irytuje. I chociaż wydawało mi się, że dbam o swoje oczy, za mało wtedy wiedziałam, żeby o nie zadbać. Chciałam się podzielić, co jest bardzo istotne, jeśli idzie o oczy. Mianowicie to może inaczej, jeszcze najpierw powiem, jeżeli potrzebujemy, jesteśmy w pracy, w której musimy się maksymalnie skoncentrować, nasza koncentracja, czyli stan wewnętrzny, taki flow, w który wchodzimy, jesteśmy w stanie zrobić coś kreatywnego, idzie, czy jest związana, jest skorelowana z naszą koncentracją wzrokową.
dla wielu ludzi. Oczywiście ci, którzy nie widzą, czy mają to słabe, jest trochę inaczej, ale w dużej części. W związku z czym Litka nawet przez chwilę powiedziała wcześniej, że dostała ćwiczenia na koncentrację, w której zawęża nasze pole wzrokowe. I tak naprawdę to jest niesamowite, bo jeżeli my koncentrujemy się, nawet patrząc na ekran, koncentrujemy się tylko na części tego ekranu, nasz mózg jest tak ukształtowany, że w momencie tej zawężonej koncentracji wydzielają się acetylocholina i wydziela się epinefryna, czyli to jest coś w rodzaju adrenaliny, to jest tak naprawdę adrenalina tylko w mózgu, i one powodują, że jesteśmy w stanie wejść w stan kreatywny flow i w stan fokusu, czyli zawężona perspektywa spojrzenia, którą mamy na to, żeby się skoncentrować, czy musimy coś czytać, czy napisać, czy powiedzmy przetrawić informacje. W tym momencie ten nasz wzrok jest oczywiście ważny i możemy starać się jak gdyby to trenować, tak? Możemy znaleźć różne ćwiczenia, które zawężają sobie nam ten fokus i tak dalej. Nasze, wiadomo w tej chwili z nauki, że nasze cykle jak gdyby koncentracji trwają około 1,5 godziny. To jest maksymalny cykl. I to wynika, że jest jak gdyby dla wszystkich. Te pierwsze 10-15 minut to jest takie, wiecie, wejście w ten stan, potem mamy dobrą godzinę koncentracji, a później powinien być odpoczynek. I teraz ja chociaż wiele lat pracowałam przed komputerem, ja wiedziałam, że musi być odpoczynek dla oczu, niemniej jednak odpoczynek, który ja robiłam, bo pewnie większość z nas to robi, po prostu wstawałam, szłam, robiłam sobie kawę, wracałam, herbatę, wodę, przechodziłam się i tak dalej. To jest za mało, słuchajcie. Okazuje się w tej chwili, że to nie wystarczy. Elementem, który jest konieczny, żeby zadbać o swoje oczy w momencie odpoczynku, a więc tak naprawdę dania odpoczynku naszemu układowi nerwowemu, który znowu zawiaduje wszystkim, jest to, żeby spojrzeć w dal. To nie może być spojrzenie na ścianę, to nie może być spojrzenie na korytarz, to musi być spojrzenie w dal przez okno, idealnie na coś zielonego, po to, że wtedy nasze soczewki jak gdyby się relaksują. Jest to stan, w którym my jesteśmy jak gdyby ukształtowani, że to relaksuje nasz wewnętrznie. Oko odpoczywanie jest zmuszone do akomodacji często na takim poziomie tu, tylko soczewki się relaksują, patrzę w dal i odpoczywam. W tej chwili są robione badania, to jest ostatnie 5-10 lat, może 15, w którym wiadomo, że takie spojrzenie właśnie, wejście, przejście się po takiej koncentracji pracy przez 1,5 godziny, przejście się czy wyjście na 10-minutowy spacer, gdzie spojrzymy sobie w dal, albo się przebiegniemy, albo wygenerujemy jakiś ruch, w którym obrazy jak gdyby nam przelatują, no nie jest to jazda autem, tylko jest to z ruchu naszego ciała, czyli może być szybki spacer, może być na rowerze, tak, jakiś przejazd, powoduje nam, że daje nam regenerację i odpoczynek. To jest ten element zadbania o siebie. 1,5 godziny maksymalnej koncentracji, 20-10 minut odpoczynku ze spojrzeniem w dal. I w tym momencie nie tylko dajemy odpocząć oczom i pozwolić im, jak gdyby te mięśnie, które ciągle się napinają, żeby one się zrelaksowały w naszych oczach, to jeszcze mamy szansę jak gdyby uspokoić się wewnętrznie i zbalansować. Tak to na nas działa. Jest to, słuchajcie, niesamowite, bo dawniej jak gdyby było wiadomo tak, wstanie od komputera, było powiedziane popatrz na zieleń, przejdź się, ale to nie wystarcza. To po prostu nie wystarcza. Musi być spojrzenie na horyzont. Tak? Dlatego jak wiemy, wielu z nas lubi patrzeć na zachód słońca, tak? To wszystko się tam pięknie rozmywa, tak? Wszyscy się relaksujemy. No właśnie, tak działa nasz mózg po prostu i to jest ten element, o który warto zadbać. Chcę dodać jeszcze dwie rzeczy, które są bardzo praktyczne. Mianowicie, jeżeli jesteśmy zestresowani, różnie bywa w życiu, no nie są, wiadomo, rzeczy się dzieją w życiu, mamy swój biznes, mamy swoją pracę. Chcę się podzielić jak gdyby sposobem normalizacji tego układu nerwowego, bo to polega na tym, że tak naprawdę możemy to zrobić oddechem. I to jest fenomenalne. I ja na sobie praktykowałam wiele, jak gdyby testuję na sobie, tak, żeby patrzeć, co działa, co nie działa. I jedną rzecz, która jest bardzo skuteczna, jeżeli przychodzi do nas stres zewnętrzny, w którym my czujemy, że po prostu wewnętrznie, tak, no nie wiem, mamy jakąś informację, coś się dzieje z naszą rodziną, dziećmi, tak jakkolwiek, to sposób oddychania jest następujący. Bierzemy dwa krótkie, następujące po sobie wdechy i długi wydech. I to wygląda, za chwilę zademonstruję.
Czyli to jest takie jak gdyby wzdychanie, tak jakbyśmy wzdychali. Widzicie, coś w tym stylu, nie? Tylko, że teraz robimy dwa krótkie wdechy, czyli to wygląda idealnie z uniesieniem ramion, za chwilę powiem dlaczego, czyli to wygląda mniej więcej tak. Idiotycznie, wiem, ale sytuacja jest taka, że powtarzamy Możemy to robić, jak nas nikt nie widzi, także nie ma sprawy. Więc robimy to, czy ja robię wdech przez nos, chociaż nie jest to konieczne, ale jest to lepiej. Dwa razy wdech przez nos uniesieniem ramion i długi wydech. Czyli robimy... I teraz jak to działa? Jeżeli ja podnoszę ramiona, to tutaj dochodzi nam nerw przeponowy. Od tyłu tutaj na poziomie barków. On idzie, zaczyna się pod naszą wątrobą i pod naszą trzustką. I w tym momencie takiego podnoszenia ramion mobilizujemy, dajemy znak poprzez nerw przeponowy, aby zrelaksował nam przeponę. I w momencie takich krótkich wdechów tak naprawdę bierzemy tylko tyle, ile potrzebujemy i długi wydech nam zawsze normalizuje i pozwala znormalizować układ nerwowy. To trochę ma związek z tym, że długi wydech zwalnia nam bicie serca. Długi wdech przyspiesza nam bicie serca. Czyli w momencie stresu, w momencie nawału informacji staramy się oddychać długim wydechem. W momencie, kiedy na przykład wstajemy, mieliśmy zerwaną noc, wiadomo, dzieci na przykład nie spały, się budziły 15 razy, tak? Różne rzeczy się zdarzają, jak wiemy. I wstajemy, jesteśmy zmęczeni, chcemy się pobudzić, robimy odwrotnie. Chcemy przyspieszyć akcję serca, to znaczy, że robimy długi wdech i krótki wydech. Czyli wygląda to mniej więcej tak. Jak widzicie tutaj, oddycham tą klatką piersiową, tak? Czyli podsumowując, jeżeli brakuje mi energii, to tak samo jak brakuje mi energii, jak czuję się śpiąca, tak? Próbuję się pobudzić, mogę wziąć kawę, mogę mieć jakieś używki, mogę pójść pobiegać, ale tak naprawdę chcę, bo co pomaga w naszej koncentracji, w stanie uwagi, to jest właśnie epinefryna mózgu, czyli adrenalina. Czyli ja tak naprawdę muszę zadziałać, żeby ją pobudzić. Przyspieszam akcję serca, czyli robię wtedy długi wdech i krótki wdech, bo ten wdech i wydech normalizują tą pracę serca, przyspieszają, spowalniają. W zależności, co jest dłuższe, co jest krótsze, jak gdyby możemy świadomie tutaj zadziałać. Jeszcze jeden taki tip, że tak powiem po angielsku, który chcę dać, jeśli idzie o to, że na przykład mamy pracę, potrzebują się skoncentrować, potrzebują się pobudzić do tego, żeby nie zasnąć, bo nam się chce spać, to jest, słuchajcie, to jest coś, co ja ostatnio testuję, jest to niesamowite. Mianowicie wystarczy, ja zdejmę okulary, żeby to było lepiej może widać, wystarczy unieść trochę głowę do góry i podtrzymać wzrok do góry przez jakieś 15-20 sekund. Może być dłużej, czyli to mniej więcej wygląda, może to ok, w okularach, czyli popatrzę do góry i trzymam wzrok do góry. I to okazuje się, że to jest mechanizm pierwotny, jak my wstajemy, tak? Budzimy się, wstajemy, podnosimy głowę do góry i oczy, jest w nas jak gdyby zakodowana automatycznie, ok, wracasz do życia po śnie. I tak samo w momencie, co się dzieje, jak zaspiamy, no to oczywiście wiecie, to ta głowa opada, nie? Wzrok opada w dół. Czyli stąd możemy od razu zobaczyć, tak? Czyli jeżeli mamy telefon, pracujemy w dół, stan wymuszenia spojrzenia głowy w dół jest stanem, który nasz organizm rozpoznaje jako stan zasypiania, ograniczenia uwagi. Czyli my patrząc na telefon i spędzając dużo czasu na telefonie, nie tylko tutaj natężamy szyję, ale dajemy znak, pamiętajmy oczy, to jest układ nerwowy, tak? Wejście. Dajemy znak do organizmu, jesteśmy zmęczeni, tak naprawdę to może byśmy sobie kimnęli. No nie, idziemy spać. W związku z czym tak samo ekran, wracamy, bo poruszam następny aspekt, tak, ekran. Ja w tej chwili rozmawiam przez komputer i ekran powinien być tak, że ja tutaj jestem na tym poziomie, albo nawet lekko patrzę do góry, nie? Żebym ja nie patrzyła absolutnie w dół, bo będę bardziej zmęczona, dlatego że to są automatycznie fizjologiczne procesy w naszym organizmie. Więc możemy robić te takie małe triki, tak, nazwijmy to, w swoim życiu, które spowodują, że nie będziemy bezpodstawnie tracić tej energii poprzez zachowania, które nam kradną tą energię. Czyli patrzymy zawsze wprost, patrzymy w odpowiedniej odległości od komputera, staramy się unikać telefonów, naprawdę. Dlatego, że zobaczcie, one właśnie zawężają nam ten wzrok, więc ten
koncentracja jest maksymalna, ale ponieważ idzie to w dół, nas to męczy. Jest to fizjologiczny proces, który nas męczy. Więc tutaj jak gdyby musimy o to zadbać. Musimy zadbać o elementy mobilności naszej szyi, o masaż, o automasaż brzucha, to o czym Lidio wspomniałaś, że wiele osób, które ma problemy trawienne, będzie miało problemy z koncentracją, dlatego że gazy czy cokolwiek tutaj wychodzi, po prostu stanowi, jest stanem, powoduje, tak, czy gazy napierające tutaj z żołądka do przełyku będą naciskały na koniuszek serca, który tkwi w przeponie, w związku z czym będziemy to odbierać jako stany niepokoju. Więc to ja wracam właśnie do tego aspektu układu nerwowego, bo uważam, że tu możemy dużo sami zrobić. Możemy się wybrać do specjalistów, możemy sami zrobić. Wracając jeszcze na chwilę do odżywiania i snu, na szybko, odżywianie, im więcej siedzimy... Temat rzeka, ale im więcej siedzimy, im więcej ta nasza praca jest mało taka w ruchu, co dla większości ludzi jest, tym niestety gorzej będzie, jeżeli będziemy spożywać zbyt dużo węglowodanów, ponieważ nadmiar węglowodanów odłoży nam się jako tkanka tłuszczowa. To jest szybka energia, która jest zużyta, więc wtedy trzeba rozważać balans pomiędzy ilością tłuszczu w diecie, a węglowodanami i białkami. Jak ty, Litko, wiesz, ja lubię dietę wysokotłuszczową, ale ja nie twierdzę, że to jest dobre dla każdego, absolutnie. Natomiast uważam, że każdy musi znaleźć tutaj swój balans i osoby, które siedzą, mają niewiele ruchu, dla nich lepsze jest dieta, w której jest odpowiednia ilość tłuszczu masła, jajek lub awokado lub jakiegoś innego rodzaju tłuszczów. Tak? Jeśli idzie o sen, co jest ważne, uważam, że jest kluczowym, aby spać w bardzo ciemnym pokoju. Jeżeli nie mamy tego ciemnego pokoju, kupujemy sobie po prostu maskę na twarz, dlatego że i to jest, słuchajcie, ostatnie lata researchu. Światło, które dochodzi, wiele osób ma bardzo cienkie powieki. Światło, które dochodzi przez powieki dla naszych oczu, powoduje, że nie mamy rozgraniczenia, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc. I w tym momencie pobudzamy część melatoniny nie tak, jak powinna być, do rozpoczęcia dnia. I w tym momencie ten setup, czyli początek, kiedy wydziela się melatonina, jak wstajemy, reguluje dopaminę, reguluje acetylocholinę, czyli inne neuroprzekaźniki, które decydują o naszej funkcji sprawczej organizmu. Jeżeli to jest zaburzone, no to niestety jak gdyby będziemy mieli tego efektu uboczne. Będzie nam ciężko zasypiać, możemy nawet mieć własny ból czy różne choroby. Więc jak gdyby spanie w ciemnym pokoju bądź z maską jest jakimś sposobem regulowania swego snu. Oczywiście wiadomo, tak mamy, że nie za dużo przy ekranie, nie powinniśmy widzieć tego niebieskiego światła w nocy i tak dalej. Ale to uważam, że to jest to, co możemy zrobić minimalnie, jeśli idzie o sen. I ostatnia rzecz, jeśli idzie o sen, warto wejść tą ważną rzecz, którą chcę powiedzieć. Otóż jak się uczymy czegoś nowego, cokolwiek robimy jako wyzwanie, jest to w ciągu dnia, jest to acetylocholina, która jak gdyby zaznacza fragmenty w mózgu do tworzenia nowych połączeń. I to się dzieje tylko wtedy, kiedy ta acetylocholina się wydziela i wydziela się epinefryna. Epinefryna jest też w tym momencie uwagi, czyli w momencie zawężonego pola widzenia uwagi, słuchajcie, to się dzieje. Czyli możemy spowodować neuroplastyczność naszego mózgu do zmian nauki nowych elementów, która po 25 roku życia jest bardzo ważna, bo do 25 to jest dość plastyczne. Tak? I w tym momencie, jeżeli to markujemy, to te zmiany dzieją się w nocy, ale one dzieją się tylko wtedy, kiedy mamy fazę snu głębokiego. Z kolei tą fazę snu głębokiego znowu wpływa też na to, na ile jest ciemno. I bez fazy snu głębokiego, nawet jeżeli ćwiczymy, czy jesteśmy może na diecie, nie będziemy chudnęli. Bo te wszystkie rzeczy w organizmie dzieją się w momencie, kiedy my śpimy i kiedy jest faza snu głębokiego. Ostatni punkt, o którym chcę powiedzieć o tym śnie. No sorry, zapytam Cię praktycznie w międzyczasie, bo to już tyle informacji. Dobra, słuchaj, dużo. Musimy taką... przerwać. Zaraz Ci dam dokończyć. A powiedz mi, o której Ty kładziesz się spać i o której wstajesz, bo to jest taki zawsze interesujący, wydaje mi się, temat. Ja jestem, nie jestem tu przykładem,
I to jest, że tak powiem, nie życzę sobie, żebyście z tego brali przykład. Jak uda się spać o 11.30? Wstaję najczęściej o 6.30, 7.00, w zależności od dnia. W sumie trochę za mało snu. Trochę za mało. Chociaż to też różni się w zależności od człowieka, ale mówi się o tych 8 godzinach. Tak, to prawda. Aczkolwiek tutaj ja zyskuję właśnie na tym ciemnym pokoju. Nie? Zyskuję na tym, że ja stosuję autohipnozę, aby wejść w fazę snu głębokiego szybciej. Tak naprawdę nie wiem, na ile mi się to udaje, bo nie robiłam badań, ale jak gdyby sprowadzam się świadomie w stan relaksacji, jak idę spać, po to, żeby przyspieszyć jak gdyby jakość tego snu. Na ile to działa, nie miałam badań na sobie, więc nie wiem. No wiem, że wstaję, mam energię i funkcjonuję. Tak? I tylko tyle mogę powiedzieć, bo więcej nie wiem. Zgadzam się, że powinno być 8 godzin snu. Szybciej w stan tej relaksacji? Czy robisz to oddechem, czy masz jakieś... Robię to oddechem. Robię to oddechem i oprócz tego robię kotwicę. Moją kotwicą jest to. Kotwica to jest wzorzec NLP, Neurolinguistic Programming, w którym mówisz swojemu, trenujesz po prostu swój organizm, to jest znak OK, jak nurkujesz, tak a propos, nie? Czyli mówisz swojemu organizmowi, że jeżeli robisz, wchodzisz w stan relaksacji, czyli jakiegoś takiego odpoczynku, jeżeli się relaksujesz, mówisz swojemu organizmowi, że jak połączysz te palce, jestem zrelaksowana, tak? I ja idąc spać, po prostu łączę te palce i mówię sobie, jestem zrelaksowana, jestem zrelaksowana, jestem zrelaksowana. Czy to jest jakaś tam procedura, no nie? Ale ja w sobie jak gdyby odczuwam, że schodzę głębiej. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale jest to coś, co można jak gdyby też poszukać różnych metod. Też nauczyć. Tutaj fajnym podejściem jest yoga nidra. Myślę, że wspomniałam ci o tym. W każdym razie yoga nidra jest praktyką z jogi, w której przesuwamy świadomość w swoim ciele w taki sposób, w jaki jak gdyby umysł czy mózg odłącza pewne elementy czy sfery mózgu do zasypiania. I ja korzystałam z tych technik, z tej, trudno powiedzieć, terapii, jest to po prostu nagrana medytacja. W momencie, kiedy właśnie rodziło się moje dzieci, miałam po 3-4 godziny snu przez lata na dobę. I znamy ja to. Właśnie, i funkcjonowałam sprawnie właśnie dzięki temu, że taka powiedzmy medytacja dała, ona się nazywa tak naprawdę śpiącą medytacją, w tym sensie, że wchodzisz jak gdyby w tą fazę snu bez śnienia. I to jest dobra praktyka, jeżeli mamy dużo zadań do wykonania jako przerywnik w ciągu dnia. Ona po prostu świetnie działa na taki głęboki odpoczynek. To jest moim zdaniem. Ja do tego wracam. Masz jakiegoś linka, żeby podać naszym słuchaczom, żeby spróbować? Czy... Wiesz co, nie, dlatego że ja kupiłam dawno temu, jeszcze z 20 lat temu CD. Kiedy jeszcze by się kupowało CD? Właśnie, więc osoba, która to zrobiła, nazywa się Rod Stryker, Ryody Stryker, Sytyry. I on jest joginem. On jest joginem, ma swoją stronę w Stanach. Natomiast w tej chwili dużo takich praktyk jest dostępnych za darmo na YouTube. One się nazywają Yoga Nidra, N-I-D-R-A. I można sobie jak gdyby jak coś dla mnie działa, to ja nie eksperymentuję. Więc ja od 20 lat mam tą samą praktykę i jestem z tym szczęśliwa. Ale jak gdyby, słuchajcie, popróbujcie, to jest, można z tego korzystać idąc spać, żeby wymusić głęboki sen. To ja powiem jeszcze, jak ja ze swoim snem robię. Ja jestem taką osobą, która lubi spać. Ja też. I cenię sobie mój sen. Muszę powiedzieć, że teraz latem idę spać później. Co odczuwam? Jednak, bo budzę się, wiadomo, jak dzieci muszą iść do szkoły, a ja muszę zacząć pracować, więc o tej 7 mam budzik nastawiony i tak staram się budzić, chociaż na przykład zeszłej nocy, no właśnie ten temat pokoju ciemnego, my zawsze zaciemniamy pokój, mamy po prostu te zewnętrzne takie żaluzje, które zamykamy. Super.
ale było tak gorąco znowu wczoraj duszno, że po prostu zostawiliśmy okno otwarte wieczorem i ja potem już zasnęłam i zapomniałam, żeby wcześniej to zamknąć. W związku z tym część okna było otwartego, fajnie dla świeżego powietrza, natomiast rano i mąż tak samo zresztą się obudził, ja też się tak budziłam i z jednej strony na drugą przewracałam, bo to światło, które teraz jest o 4 rano, no niestety już nie daje dobrze spać i ja wtedy rzeczywiście tak niby śpię, niby nie śpię, to znaczy to nie jest już dobry sen i potem jestem zmęczona. Natomiast zwykle zimą to idę tak o 10 w stronę już sypialni, trochę czytam tak z pół godziny i idę spać. I często przed 11 już śpię, no i do 7. Czyli w sumie staram się te 8 godzin i wtedy czuję, jeżeli prześpię 8 godzin, że jestem wypoczęta. Te wszystkie porady guru biznesu typu wstań o 4:30, zacznij swój dzień od medytacji, to nie dla mnie. Wiesz, też niestety nie dla mnie, ale... Próbowałam, szczerze mówiąc, to znaczy o 4:30 to nie, ale próbowałam, tak mówię, dobra, o 6:00 czy tam przed 6:00 wstanę, przed dziećmi coś tam zrobię. Nie, zauważam, że po prostu dla mnie to nie działa i wydaje mi się, że ważne jest, żeby wybrać sobie ten styl, który jednak tobie odpowiada przy tym, że warunku, myślę, spełnionym, że ta dostateczna ilość snu jest, ale żeby wiedzieć też, czy ja jestem w stanie rano wstać i czy to mi coś daje, czy nie. Bo nie wiem, jeszcze czytam gdzieś tam, nawet chyba dzisiaj gdzieś tam mi się jakaś porada na Instagramie przewinęła typu zacznij dzień od medytacji o 5:00, a potem sport, kiedy w sumie też czytam, że sport rano nie jest dobrym pomysłem, bo wtedy jakby drenujemy swoją energię na resztę dnia, poza tym nasza kondycja nie jest optymalna do sportu rano. Ja u siebie też to zauważam, ja rano niby fajnie, okej, pół godziny się przebiegnę i mam z głowy na cały dzień, ale to po prostu bardzo ciężko u mnie idzie, także myślę, że każdy tutaj powinien dostosowywać ten rytuał do siebie. Nie wiem, co sądzisz na ten temat, Elu, czy są jakieś takie... Wiesz co, tak, myślę, że się zgadzam z tobą, ja też jestem, ja testuję, tak jak powiedziałam. Myślę, że ci, którzy potrafią iść spać o 10, wstać o 4 rano, czy 5, myślę, że to jest fenomenalne i faktycznie znam osoby, które osiągają bardzo wiele w życiu właśnie dzięki tej praktyce. Mm-hmm. Możliwe, że trzeba się tego uczyć od małego, tak? W sensie 20 lat, 15, nie? No, mi się to nie udało, także ja też nie jestem, ja raczej jestem z tych, co siedzą dłużej niż staną rano. Jeśli idzie o sport, wiesz co, zależy jaki sport, dlatego że na pewno jedno i rzeczy, której nie warto robić, nie warto się pobudzać zbytnio wieczorem, czyli sport, czyli na przykład bieganie o 9:00 wieczorem, nie? Czy 8:00, trochę za późno. Czy podnoszenie się, wszystko co jest takie intensity training, czyli że bardzo mocno, tak? Bo jak gdyby my wtedy już chcemy myśleć, że będziemy szli spać, czyli nie pobudzamy zbyt dużo adrenaliny, nie pobudzamy się, czyli tutaj trzeba to trochę balansować. Tak, jak nie wysyłamy na przykład dzieci na trampolinę o 9:00 wieczorem przed snem, tak samo nie powinniśmy robić ze sobą, nie? Wiesz co, ja akurat ci powiem, że ja swoje wysyłam. Ale to dlatego, bo widzicie... Ja przed snem tutaj proszę spokojnie siedzieć. Nie, bo u moich dzieci na przykład jest tak, że one mają bardzo dużo tej energii. Jak w szkole się nie zdążą wybiegać, wyhasać, to nie zasną. Czyli one akurat, tylko że to nie jest długo, nie? One się po prostu muszą intensywnie, krótko wyskakać i to jeszcze nie może być tak, że zaraz idą spać. No właśnie, o to mi chodzi. Tak, nie, że musi być chociaż godzina, puściem. Tak, nie. Więc musi być faktycznie ten jakiś odpoczynek, nie jakieś takie zejście. Więc to dużo osób zachęca do praktyki takiej biegania, no nie później niż popołudnie, wczesne, nie? To też, i myślę, że tu tak jak mówisz, wiesz co, ja jestem w ogóle dużym zwolennikiem, tak jak powiedziałam, ćwiczeń takich przy okazji, wiesz? Dlatego, że jeżeli popatrzymy, ja jestem dużym zwolennikiem patrzenia, co mówi research, co mówią badania i badania mówią,
tak naprawdę, że osoby, które nawet chodzą, trenują 3 razy, czy nawet 5 razy w tygodniu intensywnie, a siedzą przez 10 godzin dziennie, to i tak mają się gorzej niż te osoby, co chwilę wstaną i się poruszą, coś zrobią, odkurzą, czyli mają przerwę na prace domowe, tak jak kobiety najczęściej, tak? Rozwieszą pranie pomiędzy jednym postem a drugim, no nie? I to jest, myślę, że to nas bardzo ratuje, czyli interesuje nas każda funkcja, działalność sprawcza naszego ciała, w której my się schylamy, podnosimy, odkurzymy, sprzątamy i przy okazji możemy sobie wrzucić 5 ćwiczeń intensywnego czegoś tam, na przykład poskakania, no nie zrobienia sobie pajacyków i super. I ja jestem dużym zwolennikiem robienia tego pomiędzy. Właśnie dlatego, jak ty, Lidko, praktykujesz, nie, że siedzenie cały czas jest złe dla nas, złe dla naszych kości, dla naszej funkcji sprawczej, dla naszej energii. I tutaj właściwie został jeden punkt, o którym myślę, że ty się bardziej możesz wypowiedzieć po Toni Robinsie, ale ja myślę, że to jest też bardzo ważne, że musimy się zaekscytować, nie? I to jest to, że trzeba ten stan, żeby wykonać pracę, bo to jest ten stan takiego wydzielenia właśnie adrenaliny, bo to jest ta ekscytacja, ta chęć zrobienia czegoś, wtedy idzie szybciej, łatwiej, przyjemniej, bez zakręcania się w głowie, nie? Może ty powiesz coś, bo masz te doświadczenia z Tony Robinsa. No właśnie, to jest tak, że u mnie ta ekscytacja była, ale już znowu mi opadły skrzydełka niestety i to jest troszeczkę problem, tym, że człowiek ma motywację, tak? Ale powiem o kilku sposobach, które ja rzeczywiście po tym evencie zeszłorocznym, to był zamiast na żywo w Anglii, to był event wirtualny, ale mimo to zrobiony tak dobrze, że rzeczywiście coś tam w moim życiu się po nim zadziało, bo był tak angażujący. I to, co mi się podobało, to jest między innymi wykorzystanie tańca do tego, żeby się poruszać. Podczas samego eventu Tony Robinsa w zasadzie od początku zaczyna się to tym, że witamy się tańcząc, tak? Jest po prostu muzyka nastawiona taka, że jakby no wszyscy znają, tak? I nie można się nie poruszać i jest po prostu duża zachęta, żeby nie przyklejamy się do krzeseł, tylko wstajemy, nawet jeżeli jesteśmy przed ekranami naszego komputera, ale się ruszamy. I mi to zostało i działało mi to przez dobre kilka miesięcy. I muszę powiedzieć, że idealnie by było powtarzać coś takiego, taką rzecz, taki event, takie wydarzenie, które cię znowu stymuluje do tych działań, pewnie raz na kwartał, żeby po prostu zostać w tym nawyku, tak? Bo to, co mi zostało, to jest to, że sobie na Spotify'u zrobiłam listę z moimi ulubionymi takimi energetyzującą, powiedzmy, muzyką, numerami do tańca. I w przerwach właśnie sobie zaczęłam tańczyć, czyli mówię, dobra, ja mam tutaj nastawiony, bo też dużo pracuję przy komputerze, ale mam taki program, który się nazywa Workrave, to o nim mówiłam już w którymś tam odcinku podcastu i ten Workrave mi mam nastawiony co 25 minut, oprócz podcastu, teraz mam wyłączony, bo inaczej byśmy musiały robić przerwę. Więc mam nastawione co 25 minut, że robi mi taką krótką przerwę, no a dłuższą przerwę robię sobie zawsze w okolicach lunchu, czyli jeżeli zaczynam pracę o 8:30, 9:00, no to mam takie mikro przerwy 3-minutowe, gdzie rzeczywiście też nauczam się tego, żeby patrzeć w horyzont i to nawet okulista też mi to powtarzał, patrzeć w horyzont, dlatego że soczewka nasza właśnie bardzo się przyzwyczaja i robi się leniwa, tak się nawet to określa, przez to, że patrzymy cały czas z bliska, więc trzeba patrzeć, ja tutaj mam okno, patrzę na ten mój horyzont, robię jakieś tam takie proste ćwiczenia, wstaję, miałam też taki zestaw, który też mnie jakoś gdzieś tutaj się już chęć odeszła i kurczę, nie robię tego, a muszę znowu to robić. To są takie ćwiczenia właśnie typu pajacyki, ale też takie na ramiona, jakieś tam takie okręgi, parę oddechów głębokich i to wystarczy na te 3 minuty. A taka dłuższa przerwa to właśnie albo taniec, ja tak 5 minut sobie energicznie potańczyć,
A druga rzecz to jest, no tak jak mówisz, właśnie taki spacer. I to małe rzeczy, które jeżeli sobie wbudujemy w taki nasz codzienny rytm, że po prostu mam coś łatwego, że mam ten zestaw ćwiczeń zawsze ten sam na 3 minuty i wiem, co to jest i po prostu robię go, nie? Albo mam ten na Spotify mój zestaw do tańczenia, nastawiam sobie i jest, i nie muszę nigdzie wychodzić, bo wydaje mi się, że też ważne jest to, żeby sobie ułatwiać te rzeczy, nie? Natomiast tak jak mówisz, te spacery są bardzo ważne i bycie na zewnątrz, no ale to robię już nie co 25 minut, jasne, bo nie ma czasu na pracę, ale powiedzmy w czasie lunchu. Kiedyś pies mnie częściej zmuszał do tego, ale teraz mamy kota, no i... Nie bardzo. Myślę, Litko, jeszcze tak na koniec, że ty jesteś osobą, tak, która jest dla mnie przykładem osoby, która ustala rutynę i procedury, więc ja tutaj też uczę się od ciebie, że i sama to rozumiem, tak, że te procedury powodują znowu, że zwalniamy swoje zasoby, bo ja nie muszę się zastanawiać, czy ubrać tą sukienkę, czy to, czy tutaj, prawda, taki taniec zapuścić, czy inny, zawsze ten sam. Nie? I to jest po prostu rewelacja. Bez myślenia, bez zabierania naszych zasobów. Jeżeli sobie ustawimy te rzeczy tak sprawnie, żeby to było pod ręką, powiedzmy, i bez myślenia, to rzeczywiście nam ułatwia życie bardzo. Także to tutaj zgadzam się. Nie mogę się nie zgodzić. No wiem. Jesteś mistrzynią tego. Czyli Elu, ja, oj, może mistrzynią to nie, bo tak jak właśnie się tutaj przyznałam na antenie, moje też po jakimś czasie moje nawyki też czasami odpływają i po prostu muszę się znowu jakby zebrać i wprowadzić te rzeczy od nowa, te rzeczy, które zauważam w pewnym momencie też, że mi brakuje, że jeżeli ten Workrave, tak, na przykład ten program, to jest coś, co jest, to jest mała rzecz. Natomiast ja widzę bardzo dużą różnicę, jeżeli ja go nie używam. A kiedy mi się to zdarza, kiedy nie używam, tak jak dzisiaj, nagrywam z tobą podcast, wyłączam ten program i potem zapomnę go włączyć znowu. I to mi się zdarzyło parę razy, że zapomniałam go włączyć i powiedzmy po kilku dniach dopiero się budzę i zastanawiam się, kurczę, dlaczego jest taka różnica w tym, że bolą mnie plecy i czuję się taka jakaś zmęczona bardziej. A co się okazuje, jeżeli ten Workrave mi nie przerwie tej pracy i nie powie, zrób tą przerwę, to ja po prostu o tym nie pamiętam. My sami nie jesteśmy w stanie sobie zawsze tego patrzeć, że o, tyle czasu upłynęło. Tym bardziej, że jeżeli jesteśmy skupieni, to w ogóle nie kontrolujemy się pod tym względem. Ale czasem to też mi pozwala, bo to też jest ważne, nie? Jak mamy... Tak jak mówiłaś, 1,5 godziny to jest taki idealny czas koncentracji. I ja staram się tak pracować w blokach czasowych, że teraz powiedzmy około 1,5 godziny mam, przed południem to jest mój czas, kiedy mam więcej energii. Po południu mam mało energii, więc wtedy kończę rzeczy, nie wiem, faktury wysyłam, odpisuję na maile, które tam gdzieś się zgromadziły, robię jakieś takie mniejsze rzeczy. Natomiast to, na czym chcę się skoncentrować w danym dniu, to zawsze robię przed południem i wiem, że tak naprawdę mam 2 główne takie bloki. To znaczy niby to jest 4 godziny, ale powiedzmy sobie, są te przerwy, tak, jakąś tam kawę, coś tam trzeba zejść, kurierowi otworzyć, trzeba wziąć jakiś owoc. I robi się z tego 2 razy 1,5 godziny. Tak naprawdę mam przed południem. Tak realistycznie patrząc, to jest czas, w którym możemy się skoncentrować w jedno przedpołudnie. 2 razy 1,5 godziny i potem jest już z górki, że tak powiem. I tak sobie to planuję, te 2 razy 1,5 godziny, że wtedy robię coś, co jest ważne i coś, co mam zaplanowane na ten dzień jako najważniejsze. A potem to zobaczymy, co się uda. I wydaje mi się, że to jest taki dosyć dobry system, jeżeli chodzi o to zarządzanie swoją energią, jak już ją mamy mniej więcej. Natomiast jeżeli się nie wyśpię na przykład,
No to jest tak, że te półtorej godziny może jeden blok mi wyjdzie, a drugi blok to już jest... Nie, to już nie jestem produktywna. I to jest ta duża różnica. I z tym work-life, który mi te przerwy wyznacza. Jeżeli nie mam go ustawionego, to jest taka ogromna różnica, że po kilku dniach widzę, kurczę, co się dzieje ze mną, że mnie plecy bolą, szyja mnie boli i tak dalej. No, nie mam ustawionego programu, nie robię tych przerw. I te mikro przerwy, mimo że to jest po prostu wstanie od komputera i zrobienie trzech pajacyków, powiedzmy, przysłowiowych, to taką różnicę to może zrobić. Także rzeczywiście zgadzam się. Tutaj to są te mikro rzeczy mają bardzo duże znaczenie. Tak. Elu, to tak sobie tutaj zanotowałam z tej naszej rozmowy takie najważniejsze punkty, które mogą nam pomóc, to jest nasza postawa i masowanie. To może być masowanie siebie, to może być pójście gdzieś na masaż, że ktoś nas masuje, tylko tu mówimy bardziej o takim masażu medycznym. Pobudzającym nie? Nerwy takim też. Pobudzającym. I tak jak mówiłaś, te nasze tutaj tak... Stawy, tak? To tak samo to, co robimy. Żeby przeguby, uruchomić nie? te rzeczy, tak, żeby uruchomić tak. w ogóle ciało w różnych miejscach. Druga ważna rzecz, to jest też nieoczywista, to jest nasz wzrok. Jaki on ma duży... Ma duże przełożenie. Tak. Jeszcze powiedziałaś coś mi przed naszą rozmową na temat patrzenia i widzenia rano słońca, jeśli chodzi o wydzielanie się melatoniny, co było też ciekawe. Ja też mówiłam ci, że mam teraz po południu więcej energii, teraz kiedy zrobiło się ciepło, jest więcej słońca, co w sumie by się wydawało nielogiczne, no bo jak sobie pomyślimy o Hiszpanach, Włochach i popołudniowej sieście, no to jakby coś tutaj nie pasuje, ale powiedziałaś mi ciekawą rzecz, jeśli chodzi o to słońce. Tak, otóż okazuje się, że aby ustalić dobry poziom melatoniny, która wpływa później na inne neuroprzekaźniki, jak gdyby ważne jest w przeciągu do godziny od momentu wstania, że mamy szansę popatrzeć na prawdziwe słońce i prawdziwe niebo. Idealnie, jak to jest, wiecie, żółte słońce na niebieskim tle. No niestety, ja też mieszkam, tak jak ty, Scott, mieszkasz w Holandii, ja mieszkam w Anglii, często chmury. Niemniej jednak chodzi o intensywność światła i nawet jak są to chmury, to dalej warto nawet otworzyć balkon i okno i po prostu w miarę możliwości, jeżeli nie wychodzimy z domu, to popatrzeć się na to słońce. Bo to jak gdyby wspiera nasz ten cykl dobowy, że później, tak, już po obiedzie, czy tam bliżej wieczora, melatonina jak gdyby opada, tak, i wtedy mamy szansę, że stajemy się senni, tak, czyli ta jakość tego snu będzie lepsza, jeżeli poświęcimy jakiś element swego dnia w przeciągu godziny od wstania, aby spojrzeć kilka minut na to słońce, jak długo? Jeżeli jest to intensywne słońce na niebieskim niebie, wystarczy 2-3 minuty. Jeżeli są to chmury, no to niestety 10-15. To jest research, to są po prostu badania naukowe ostatnich lat, które po prostu no, sprawdzają te poziomy. I można jak gdyby eksperymentować. Ja zawsze zachęcam do własnej eksperymentacji. No po prostu, tak, wiemy to sami, budzimy się, jasne niebo, słońce, chce się żyć i to myślę, że jakoś stąd to się bierze. Wiesz, no jak mówiłaś w innych krajach, no myślę, że upał to robi, że jesteśmy zmęczeni. Gdyby nie było takiego upału, tak, to wiesz, pewnie dalej byśmy, będąc nad wodą, jest bryza, tak, jest też inaczej, nie? Ale tak, ale zachęcam. Ale wiesz co, to jest ważna rzecz, o której też wspominasz, bo co my często robimy, jak wstajemy, zamiast spojrzeć w niebo, gdzie spoglądamy? W nasz telefon. No to, tak. No ja to jest problem. Wydaje nie, mi się, że ale, to jest ale, problem. Tak, ja też staram się absolutnie tego unikać, ale są ludzie, którzy i wiele jest takich osób, które mają telefon przy swoim łóżku, tak? No bo używają go jako budzika. Ja też mojemu mężowi zabroniłam tego na przykład. Dlatego, że to oznacza, że jeżeli masz ten telefon jako budzik przy twoim łóżku, to po pierwsze ty wieczorem sprawdzasz ten telefon, po drugie rano sprawdzasz ten telefon,
Po trzecie, mam nadzieję, że masz wyłączone wszelkie powiadomienia, żeby w nocy cię nie budził jakimiś tam ding ding, nie? Bo to jest straszne dla naszego odpoczynku. Tak. No ale właśnie, jeżeli pierwsze co robimy rano, to zamiast spojrzeć na to niebo, to spoglądamy na telefon, no to też tak jak mówiłaś, fizjologicznie to musi nas ustawiać, no, po prostu, zupełnie tak, inaczej. Popatrzmy na to, to przynajmniej jak patrzymy, fizjologicznie, to patrzmy tak. Tak, i pewnie i tak sobie myślę, było dużo badań, nie wiem czy znasz tą książkę Amy Cuddy, która jak się nazywa, kurczę, ona jest o postawie, nie wiem czy tutaj mam... tyłu. Nie mam tutaj. Ale się zanotuję, jaka? Amy Cuddy, ale podlinkuję tutaj. Dobra. Ona robiła badania, to jest profesor chyba na Stanfordzie, robiła bardzo długie lata badania na temat, jak postawa wpływa na nasz poziom stresu i pewności siebie, tak? Między innymi właśnie, jeżeli staniemy prosto, tak? To wydzielają się inne hormony niż jeżeli staniemy zgięci. A telefon nas automatycznie programuje do tego, co mówiłaś, żeby głowę schylić, żeby ramiona opuścić i w tej pozycji być. I to oznacza też nie tylko tą, ty mówiłaś o innej substancji, ale też wpływa to na kortyzol i... Tak. Na pewno, dlatego że tutaj pomiędzy, to jest ważne, tak? Między pierwszym a drugim kręgiem, atlasem i aksisem, tutaj pomiędzy z tyłu, tak? Płynie nerw błędny. I ten nerw błędny to jest ten główny zawiadowczy nerw, jak gdyby przejścia między układem współczulnym a przyspółczulnym. Czyli wszystko, co nas wybija z równowagi na poziomie naszej szyi, zawsze będzie miało przełożenie znowu, jak działają nasze organy, jakie hormony stresu się wydzielają. Więc tutaj odblokowanie szyi, wracam do orzeszka, prawda, lub innych takich, jak gdyby automasaż szyi, myślę, że dla osób, które pracują z komputerem, to jest w ogóle obowiązek. Okej. Okay. To rozruszanie się tutaj, nie? Okej, okay. Orzeszka też tam podlinkujemy. Dobra, są inne rzeczy, tak, ale to jak gdyby podstawowa. Nie? Mniej telefonu, więcej orzeszka. Tak. I słońca. I słońce, tak, Litka. Okej. Okay. Ela, chciałam cię jeszcze zapytać, korzystając z okazji, już tak abstrahując od tematu energii, bardzo ci dziękuję za to wyjaśnienie. Myślę, że to było wyjaśnienie i wskazówki, bo wiemy teraz, z czego się biorą te wskazówki i jak to wszystko u nas może działać w sposób połączony i co może drenować naszą energię, a co budować naszą energię, bo to myślę, że jest bardzo ważne. Ale kończąc już temat energii, chciałam cię zapytać jeszcze, ponieważ jesteś moją klientką z Akademii Biznes Ninja, jesteś ninja. Pewnie. Chciałam cię zapytać, co w zasadzie się u ciebie zmieniło, czy w jaki sposób Akademia Biznes Ninja wpłynęła na rozwój twojej działalności, tego co robisz, czy możesz krótko powiedzieć o tym osobom, które ewentualnie nasłuchają, zastanawiają się, co to takiego, o czym one w ogóle mówią, co to jest i co dla ciebie Akademia znaczy, czy zrobiła? To powiem tak, Akademia jest prowadzona przez ciebie i jest dla mnie jest fenomenalna, dlatego że tak jak słuchacie podcastu Litki, Litka bardzo w jasny i precyzyjny sposób potrafi uporządkować materiał. Ja osobiście uważam, że niewiele jest takich osób, które potrafią uporządkować jakikolwiek trudny i złożony temat i podzielić to na podjednostki, podzielić to na moduły, a następnie po modułach oczywiście znowu na mniejsze elementy. I Litka jest bardzo fajnym przykładem osoby, która z jednej strony działa, a z drugiej strony mówi nie, tutaj muszą być procedury, wskaźniki i jakieś sposoby weryfikacji tego, co robisz. Jeżeli jesteś osobą, która nie wie, jak podejść do biznesu online, bo jak wiemy, wiadomości jest od groma, wszystko jest dostępne. Ja uważam, że Litka jest tutaj osobą, do której warto się zwrócić, warto przystąpić do Akademii, ponieważ jak same wiemy, szukając w chaosie i błądząc po omacku,
można się kręcić w kółko i bardzo łatwo się zagubić. Ja teraz jak gdyby minął już no, prawie rok, a może już minął od wejścia do akademii, jak gdyby zdałam sobie sprawę, ile jest poziomów i warstw takiego biznesu online. Na początku wydawało mi się, że jest to jak gdyby proste, tak? Ogarnę to sobie sama, bo w końcu tutaj trochę klepek mam, pomyślę. No nie. Pewnie zajęłoby mi to wiele więcej lat niż to, co udało mi się przejść z Lidką. Czyli to, co Lidka oferuje w akademii, to jest bardzo jasny przekaz, bardzo dobrze przygotowany materiał i jak gdyby prowadzenie krok po kroku. Jest wiele elementów, wiele poziomów. Ja jestem osobą, która nie idzie pełną parą, ponieważ Lidka przygotowała to w sposób bardzo intensywny, ale też daje opcję, że nie trzeba z tego skorzystać. Czyli ja idę sobie trybem wolnym, dlatego że robię jeszcze inne rzeczy, ale uważam, że to była jedna z moich najlepszych decyzji w życiu, żeby zainwestować w akademię, żeby znaleźć Lidkę w ogóle, tak? I po prostu móc się od niej tego uczyć, dlatego że Lidka daje tą wiedzę, która, jak gdyby to podejście jest spójne ze mną. Ja też lubię rzeczy, które działają, tak? Możemy się wszyscy zagubić w detalach, mogę robić to, mogę robić tamto, mogę robić siamto. Pytanie jest, co uprościć? To chodzi nie o to, że robię więcej wszystko, tylko to robię mniej selektywnie i z szansą na dobry rezultat. I to jest to, co oferujesz Lidko i myślę, że jesteś warta każdej ceny, no po prostu. Dziękuję Ci, Elu. Dziękuję Ci, Elu. A chcę Cię zapytać jeszcze, co myślisz o naszej społeczności innych dziewczyn, które, no super, które są również w akademii. Bo przynajmniej ja zauważam, ale możesz mnie poprawić, że tam nawiązuje się dosyć dużo fajnych kontaktów między wami i że jest duże wsparcie też między wami, ale możesz powiedzieć o tym z twojej perspektywy. Tak, wiesz co, ja może jestem trochę bardziej z boku, ponieważ dużo dziewczyn jest z Holandii, ale to i tak nie przeszkadza, ponieważ jak gdyby dziewczyny są... Bo to jest tak, to jest zawsze pewnego ale rodzaju osobowość. Ale są dziewczyny z Holandii, są dziewczyny z Polski. Tak, to prawda. I z Anglii też. Ale to jest zawsze, jak sami wiemy w życiu, nie? To jest osobowość danej osoby, która przyciąga podobne. I myślę, że osoba, która jaką jest Lidka, ja w pewnych aspektach też jestem podobna, w związku z czym jej sposób do mnie przemówił. Takie są też te dziewczyny. Są fenomenalnie ciekawe świata, rozwoju, jak gdyby usprawniania też siebie, patrzenia holistycznego, nie tylko na biznes, ale też na życie, na wyzwania, na podejście do człowieka i myślę, że to jest bardzo fajne. Staramy się wspierać jakimś słowem, radą, zawiązują się kontakty do jakichś działań wspólnych. Ja też udało mi się przeprowadzić kurs o podświadomości właśnie z grupą dziewczyn, które się znalazły dookoła Lidki i które się okazało po prostu fenomenalne, naprawdę, tak, no cuda, tak? I myślę, że to jest doświadczenie po prostu takiego może kręgu kobiecego na takim poziomie właśnie chęci usprawnienia siebie, swojego życia, ale też jak gdyby otwartości, chęci uczenia się, no jest naprawdę fajne i takie osoby przyciągasz, Lidka, także gratuluję Ci bardzo. Dzięki, Elu. A Ty może też warto, żebyś się pochwaliła tym, co Tobie się udało osiągnąć do tej pory, bo ja wiem, że każda z nas w biznesie, powiedzmy, wydaje nam się, bo ja liczę w tym siebie też, wydaje nam się, że w rok no to już dojdę tu i tam i potem jeżeli okazuje się, że to tempo jest wolniejsze, to czasami się biczujemy za to i nie umiemy się cieszyć z takich sukcesów po drodze, których jest bardzo dużo, które ja widzę, bo no, ja mogę powiedzieć, że wiesz, widzę twoje nagrania wideo na LinkedIn, tak? No tak. Rok temu, czy bym myślała, czy ty byś myślała, nie, że będziesz nagrywać wideo, nie, na LinkedIn i że masz pod nim bardzo dużo zaangażowania, komentarzy, wypowiedzi różnych, że zrobiłaś swój pierwszy, no taki pilot kursu online też na Zoomie.
Co jeszcze? No powiedz, co się podziało w międzyczasie? Bo ja wiem, może to nie jest tempo, to każda z nas tak mówi, tak? I każda z was w akademii, ale ja też, to nie jest tempo, ja chciałam, a to nie jest jeszcze to, tak? Ale co jest? No, ja patrzę z wdzięcznością. Mogę, tak jak powiedziałaś, mogę powiedzieć, to nie jest to, co chciałam, ale to jest nieważne, jakby... Jeżeli popatrzę, co mi dał ten rok, uspokoił mnie, ustabilizował mnie i widzę siebie, jak gdyby więcej zrozumiałam też swoje wartości, zmierzyłam się z jakimiś swoimi przekonaniami, które miałam odnośnie biznesu. Udało mi się jakby wyjść spoza swojej jakiejś tam klatki i otworzyć się na ludzi. No tak jak powiedziałaś, tak, opublikować czy nawet nagrać jakiś filmik i wrzucić publicznie, to był duży krok, to był duży krok. W tej chwili jak gdyby nie jest to już wyzwaniem, to znaczy nie wiem, czy jestem w stanie to nagrać w każdej chwili, ale nie jest to wyzwaniem, czyli na pewno przełamałam dużo swoich takich blokad wewnętrznych, jak gdyby obłaskawiłam się z mediami. Nie do końca je wszystkie lubię, ale obłaskawiłam się. Ale nie wszystkie musimy lubić. Wiem. Obłaskawiłam się, tak jak powiedziałaś, udało mi się zrobić ten kurs pilotażowy, który chcę, żeby posłużył mi do zbudowania bardziej solidnego takiego kursu online. Myślę jeszcze jak, ale co jest ciekawe dla mnie, dzisiaj jest wtorek, w czwartek właściwie tutaj lokalnie zaangażowałam sobie lokalne kobietki i zrobiłam taki kurs po prostu twarzą w twarz. W związku covidowych będzie to tylko kilka osób, ale fakt, że w ogóle wyszłam do lokalnych mam, które mnie znają, prawda, z innej strony, bo to jest kurs o emocjach i o traumie, które mnie znają z innej strony i że one w ogóle się zgodziły, to też uważam za to, jak przełamałam swój sposób przekazu i komunikacji. To, że dla nich wydawało się to interesujące i że ja w ogóle mogłam wyjść czymś takim. Więc te wszystkie zmiany, które się we mnie zdarzyły w przeciągu roku, są zmianami, które były zainspirowane wejściem do akademii, jak najbardziej. To zawsze jest praca sama siebie, jak wiemy. Pewnie, ale... bo to ty jesteś odpowiedzialna, wiesz, oczywiście, za swoje sukcesy, to ty musiałaś nad tym pracować, to ty musiałaś nagrać te filmy, tak, to ty musiałaś zrobić ten kurs, to jest twoja wiedza, absolutnie. Ale jak najbardziej polecam. Ja myślę, że ja staram się stworzyć wam taką przestrzeń, w której tak, to jest możliwe, tak, i pokazać, że to jest możliwe i że to jest też, wiesz, w tobie i że to musi tak być. Nie? Tak, i myślę, że wiesz, to jest dobre określenie. Stwarzasz przestrzeń, w której można zaistnieć, zostawiasz nam wszystkie wskazówki, materiały i wspierasz dobrym słowem. Nie? I to też jest to fajne, no po prostu takie klepnięcie, powiedzieć, no dobra robota, dobra. Ja zawsze bardzo czekam na piątki, kiedy dziewczyny się dzielą swoimi sukcesami. W zeszłym tygodniu nikt się nie podzielił, więc mówię, Boże, to już chyba naprawdę czas na wakacje. Nie było tak. Ale czasami jest tam bardzo dużo fajnych takich rzeczy i też właśnie takiego wsparcia między wami to bardzo, bardzo mnie buduje zawsze. Bo ty to inspirujesz, nie? Więc to jest fajne. Staram się. Okej. Okay. Elu, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Powiedz nam jeszcze, bo już słuchaczki wiedzą, że mieszkasz w Anglii, ale powiedz, gdzie cię można znaleźć, jeżeli ktoś by szukał właśnie, no może twojej rady, inspiracji, porady, może kursów w krótkiej przyszłości, gdzie wejść z tobą w kontakt. Tak, zapraszam do konsultacji, daję je już w dużej części online, konsultacje ziołowe, usprawnienia swojego organizmu od praktyk oddechowych, więc jak najbardziej dzieje się to na spotkaniach Zoom online. Jeśli idzie, gdzie mnie można znaleźć, to najlepiej mnie znaleźć na LinkedIn, jest to Ela Pykalska, pisane razem, czyli LinkedIn/ukośnik Ela Pykalska bez E. Podlinkujemy cię na LinkedIn. Ela Pykalska, tak samo jestem z kolei bardziej formalnie, ponieważ tutaj twarzą w twarz zajmuję się akupunkturą i ziołami w Anglii. Nazywam się formalnie Zest Acupuncture, czyli ZEST
A co podam, link tak? do Twojej strony. Tak, czyli to są, tutaj można się jak gdyby ze mną najłatwiej skontaktować. No i też jest oczywiście e-mail i strona internetowa ze stakiopuncture.co.uk, czyli tutaj w Anglii. Także zapraszam, daję w tej chwili konsultację. Jesteś w Anglii, bo słuchają mnie osoby z około, nie wiem, tam 15 czy 17 krajów, Elu, więc jest duża możliwość, że... Ktoś do mnie przyjedzie, zapraszam. Jestem koło Manchesteru, w małej miejscowości, w High Peak. Miejscowość nazywa się Welly Bridge, pomiędzy Manchesterem a Buxton. Także zapraszam. To brzmi tak jak z filmu dla mnie. Zielone tereny można się wybrać na spacery. Okej, okay, super. Bardzo dziękuję, Elu, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dużo Twojej wiedzy. Dzięki, że się tym podzieliłaś i przyjęłaś zaproszenie do podcastu. No i do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Tak, dziękuję Ci bardzo. Było super. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. I to już koniec naszej rozmowy. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tej rozmowy, z tych wskazówek Eli coś dla siebie, że wypróbujesz. Jestem ciekawa Twojej opinii, jestem ciekawa, co najbardziej w tym odcinku do Ciebie przemówiło. Jeżeli możesz, podziel się po prostu Twoją opinią, czy komentarzem, czy pytaniem pod podcastem albo na kanale, bo nie w każdej aplikacji jest taka możliwość, ale możesz to zrobić na pewno na moim kanale YouTube. Tam możliwe, że oglądasz lub słuchasz ten podcast. Jeżeli nie możesz tam na chwilę wstąpić, to jest mój kanał Lidia Krawczyk, tak się nazywa. I ewentualnie na Apple Podcast, tam jest możliwość zostawienia recenzji czy Twojego komentarza. Z góry Ci za to dziękuję. Jestem bardzo ciekawa, co w tym podcaście najbardziej do Ciebie przemówiło. Czy może masz jakieś pytania? Może czy już coś wypróbowałaś? Dziękuję Ci serdecznie i zapraszam Cię na kolejny odcinek, odcinek 47. W 47 odcinku będę mówić z moją kolejną uczestniczką Akademii Biznes Ninja, Basią Ormaniec. Basia zajmuje się rękodziełem i opowie trochę o swojej drodze, jeśli chodzi o biznes tutaj w Holandii, bo Basia również prowadzi swój biznes z Holandii, tak jak ja. I tutaj się spotkałyśmy najpierw twarzą w twarz na szkoleniu, a potem dołączyła do Akademii. I no była to oczywiście wyboista droga, pełna wyzwania, ale Basia jest już w takim też fajnym miejscu, w którym może dalej się rozwijać, skalować swój biznes. Pracuje nad różnymi projektami, no i o tych właśnie rzeczach i o swojej drodze opowie. Także zapraszam Cię na kolejny odcinek. A teraz już żegnam się z urlopu nadal. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Cię, ściskam Cię mocno. Cześć. Dziękuję Ci za spędzenie ze mną czasu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj podcast w aplikacji, w której go słuchasz na telefonie. Czy to będzie na iTunes, Spotify, Podcast Addict, czy jakiejkolwiek innej. A nie przegapisz wtedy żadnego następnego odcinka. I proszę, podziel się linkiem z przynajmniej jedną osobą, której te informacje mogą się przydać. Aby poczytać notatki i znaleźć linki, wejdź na moją stronę lidiakrawczyk.com/podcast. Będę Ci też bardzo wdzięczna za recenzję zostawioną w iTunes, dzięki czemu inne osoby będą mogły łatwiej dowiedzieć się o tym podcaście. I pamiętaj, Ninja działa bez szelestki, ale nadzwyczaj skutecznie. A każdą porażkę traktuję jako ważną lekcję.